W Wysogotowie tymczasem mały dramat. Tutejsza ekipa ma problem z rzędową szóstką BMW. W błękitnej piątce zatarł się wał. Chwilę po tym, jak auto opuściło tutejszy warsztat. BMW jest tak, że ogólnie nie jest kolorowo z tym samochodem. Na pierwszej korbie się niestety zatarł, a on się nie zatarł właśnie, bo to jest takie najlepsze, że to nie jest, że to jest kwestia samego zatarcia. Tu zniknęła panewka. Ona zniknęła. Znaczy, ona jest ogólnie w misce olejowej. Miska olejowa jest tam. To jest nasza panewka. I powiem tobie szczerze, że 15 lat prowadzimy firmę, nie? W stanie płynnym jest to, ja nie widziałem jeszcze panewki w takim stanie nigdy. Jest to dla mnie... Ona się sproszkowała. Brokat, no. I fizycznie jej po prostu nie było. Zniknęła. Reszta panewek i reszta czopów, jak widzisz, wyglądają bardzo ładnie, jak nowe. Czyli nie było problemu z ogólnym ciśnieniem oleju na całej magistrali, bo przytarłby się cały silnik. Tego tutaj generalnie, co widzimy, nie ruszaliśmy, w ogóle nie dotykaliśmy, więc nie popełniliśmy tu raczej żadnego błędu, jednak sytuacja stała się bezdyskusyjnie po naszej pracy. No przyjechał ten samochód, jeździł. Szukając ewentualnej przyczyny, Krzysiek postanowił zadzwonić do człowieka, który wie o tych silnikach wszystko i którego też dobrze znacie, czyli do Łukasza z Poręby. Odpaliliśmy wóz, załapał od razu ciśnienie oleju, ponieważ był podłączony manometr. Od razu miał 2,2 bara po odpaleniu, po dodaniu gazu 4,5 bara. Pochodził sobie tutaj godzinkę, wyjechał na próbę, zrobił niecałe 150 km i zatarł się na szóstej korbie. Moim zdaniem mieliście nic więcej jak po prostu zwykłego, regularnego pecha. Okej, super. Silniki serii M57 mają wadę fabryczną wałów korbowych. Te wały po pewnym przebiegu się deformują. Zwykle jest to przebieg około 250 tysięcy. Wał się deformuje, zaczyna wybierać panewki, te panewki zaczynają się mielić. Panewki korbowodowe są smarowane z panewek głównych. Rozpadają się panewki główne, wyrywa fragmenty materiału, wciska w panewki korbowodowe. No i mamy... Po prostu rozwala panewki. Jak brać pod uwagę fakt, że 20 tysięcy wcześniej BMW wymieniło panewki na nowe? W tym silniku tylko samobójcy wymieniają panewki na nowe, z tego względu, że wał się deformuje. Pracuje nieosiowo, wybiera stare panewki, powiększa sobie luz na panewkach. W momencie, kiedy krzywy wał, przez wadę fabryczną oczywiście, zaciśniamy nowymi panewkami, to jest recepta na zamordowanie silnika. Rozumiem. Bo dotyka wtedy śladek. Tak. Robi się nagle ciaśniej i wtedy dopiero zaczyna się wycierać jak należy. Dobrze, dziękuję ci bardzo za ten wykład. Myślę, że no tyle informacji mi wystarczy. Mam wrażenie, że nie popełniliśmy komuś błędu, ale i tak mamy problem i koszty. I tak mamy problem. Dobrze, Łukaszku, życzę ci przemiłego i dobrego dnia, uśmiechu na twarzy i jak najmniej takich sytuacji, jak my mamy. Trzymaj się, Łukaszku. No, dziękuję, hej. Cześć.